Cześć, witajcie w odcinku ósmym. Chciałbym dzisiaj troszkę powiedzieć o Interactive Pythonie, czyli tym, tej powłoce, która tak naprawdę zajmuje się wykonywaniem naszych komend i która jest odpowiedzialna za to, że na przykład widzimy tutaj to in czy out. Jest historia tych naszych poleceń, do której możemy wracać i, i szereg rozszerzeń w stosunku do normalnego Pythona. Dobrze. Czym jest ten Interactive Python? Moi drodzy, po pierwsze możemy sobie zadawać takie pytania, zaczynające się od znaku zapytania i na przykład możemy zapytać, napisać znak zapytania help. Zwróćcie uwagę, że informacja nam się pojawia w takim okienku dodatkowym na dole. Druga opcja rozszerzonego helpu to są dwa znaki zapytania. Tutaj widać, że, tro, że jeszcze jakieś dodatkowe informacje o tej klasie pojawiły się. To w zależności od tego, jakiej komendy dotyczy, to ten jeden albo dwa znaki zapytania takie mają działanie. I generalnie zamiast znaku zapytania można oczywiście użyć komendy help, tutaj, którą tutaj sobie zastosowałem w stosunku do help do samego helpa, prawda, czyli takie trochę masło maślane, ale oczywiście normalnie stosujemy ją tam do, do jakichś innych komend y, czy, prawda, funkcji i ta komenda help jest bardzo użyteczna, to samo możemy uzyskać właśnie komendą y, znak zapytania, na przykład moglibyśmy zapytać o obiekt math, oczywiście gdybyśmy go zaimportowali, czyli jak sobie już zaimportujemy ma ten obiekt math, to możemy dostać informacje o tym czym jest ten obiekt mat, że jest to moduł matematyczny. Teraz jeżeli napiszemy na znak zapytania math. gwiazdka, to oczywiście wylistują nam się, wylistuje nam się zawartość tego modułu, no i możemy też zapytać o jakąś konkretną funkcję. Tutaj zapytałem o funkcję hypot, czyli Hypotenius to jest pierwiastek <kwadratowy>, kwadratowy z sumy kwadratów współrzędnych. Także odległość, tak naprawdę odległość pomiędzy dwoma punktami. E... Tak możemy sobie stosować te nasze, ten, ten nasz znak zapytania. E... Wszyst... Interactive Python ma tak zwane magiczne komendy zaczynające się od procenta. I przykładem takiej komendy jest komenda ls, która nam listuje nasz katalog. Także widzicie tutaj, jakie mam, katalo... jakie mam katalogi i jakie mam pliki. Komenda %pwd pokaże nam ścieżkę, czyli gdzie jestem na cdf. Tutaj dwa backslash'e są, no ale to z tego względu, że żeby po prostu backslash był, ponieważ backslash jest znakiem specjalnym, więc żeby on był zachowany w łańcuchu, to, to są dwa backslash'e. Normalnie jakbyśmy chcieli użyć komendy cd, na przykład ja jej tu użyję, cd, żeby nam nie zmieniło yy, prawda, katalogu, to widzicie, że, że tutaj prawidłowo podaje. Nie, tutaj, tutaj został output podany jako string, dlatego są podwójne backslash'e tutaj. Przy CD po prostu nam pokazuje, gdzie jesteśmy. Jak teraz napiszę CD, dwie kropki, to oczywiście cofam się w strukturze katalogów. Więc teraz jestem w katalogu Notebooks, prawda? I tutaj mam wylistowane wszystko, co mam w katalogu Notebooks. Teraz załóżmy, mogę sobie wejść do, z powrotem do, do podkatalogu część pierwsza i jak sobie wylistuję, no to widać, że jestem w części pierwszej. Tu taka mała uwaga. Jak mamy taki duży output, zobaczcie, to on się nam scrolluje i możemy klawiszem O zwinąć sobie to, jak nam chwilowo przeszkadza, żeby, żeby tutaj nie, nie zajmował dużo miejsca. Druga opcja to jest taka, że możemy z menu Cell Current Output Clear, po prostu wykasować ten output. To się nieraz przydaje, jak jakiś, zrobimy taką komendę, która dużo... Duży output produkuje i chcemy się go chwilowo pozbyć, możemy sobie wyczyścić, możemy też wyczyścić outputy z całej z całego notatnika przez all output clear. <laughs> wszystkie komendy: yy, wszystkie komendy yy, takie typu magic można wylistować, pisząc yy, procent magic. I tu na dole w tej chwili nam się zrobił taki bardzo długi opis tego jakie mamy komendy i one są tu bardzo bardzo szczegółowo każda opisana. Eee, może wygodniejsze jest zastosowanie takiego takiej komendy magicznej quick ref. Zobaczcie, bo ona nam tylko listuje po prostu te komendy, a jeżeli nas jakaś interesuje, to możemy sobie zadać znak zapytania, czyli procent na przykład Czym jest komenda %pilab? I już dostajemy na temat tej konkretnej komendy, co ona robi. Jakie importy? Ona dotyczy biblioteki matplotlib. W tej chwili się tym nie będziemy zajmować. Natomiast być może w przyszłości z komendy Pilab skorzystamy. To jeszcze zobaczymy. Także możemy sobie z tego QuickRefa wyświetlić komendy, jakie mamy. A z kom, y, paila, y, y, znakiem zapytania konkretną komendę sobie obejrzeć, czego ona dotyczy. Z takich ciekawszych rzeczy to na przykład możemy bezpośrednio uruchamiać komendy z powłoki poprzez y, użycie znaku wykrzyknika. Na przykład zauważcie, że jakbym, jakbym zrobił wykrzyknik DIR, to uruchamiam systemową komendę DIR, która de facto. Y, to samo realizuje co ten mój procent LS prawda no to jest to samo to widać że po prostu oni tutaj zastosowali y, dokładnie to samo także ja że y, to, to nie jest może takie ciekawe ciekawsze będzie jeżeli zastosuję komendę mor czyli chcę wyświetlić tekst z pliku i ja przygotowałem sobie taki plik tekstowy pod tytułem tekst txt jak to wyświetlę to Mam tutaj wyświetlone. No to, co jest zawartość tego pliku? Przykładowy tekst z pliku, tutaj ta, taka była zawartość tego pliku, to, to jest nieistotne. Natomiast z wykrzyknikiem można sobie uruchamiać różne komendy systemowe, jeżeli by zaszła taka potrzeba. No, ja myślę, że najbardziej to się przydaje. To wędrowanie po katalogach i wyświetlanie prawda, zawartości katalogów, czyli PWD, CD, LS i tak to, dalej, to się czasami może przydać. Jak chcemy zmienić na przykład katalog, bo jak zobaczycie w kolejnym tutorialu, tworzymy swój moduł, na przykład to on powinien być w tym samym katalogu, w którym jesteśmy, więc takie sytuacje się przydają. Możemy tutaj na przykład też zastosować, załóżmy, komendę CP i skopiować jakiś plik. No ja teraz tego nie będę robił, no ale yy, różne komendy systemowe możemy stosować yy, po tym wykrzykniku. Natomiast komendy nasze magiczne to są zaczynające się od procenta. I teraz taką yy, bardzo ciekawą komendę chciałbym pokazać yy, timeit. Yy, w tym celu yy, chyba już zaimportowałem bibliotekę math, ale ją jeszcze raz zaimportuję. I moi drodzy, yy, możemy sobie zapytać, co to jest komenda time yy, timeit. Yy, ona mierzy czas wykonywania polecenia Pythona, czyli jeżeli nas interesuje, jak szybko wykonuje się jakaś komenda, to możemy zastosować komendę %timing. I zobaczmy sobie, jak też szybko wykonuje się dodawanie 4 plus 2. Uruchamiamy, widzimy, że tu jest gwiazdka, czyli to się wykonuje. Zaraz Wam powiem, dlaczego to tak długo trwa. Ja sobie tutaj zamknę ten opis i przyjrzyjmy się teraz. 10,2 nanosekundy, czyli nanosekunda to jest 10 do minus 9 sekundy. E, czyli takich operacji, prawda, w sekundzie e, mogłoby być wykonane e, powiedzmy e, 100 milionów, tak? 100 milionów takich operacji jest wykonane, możliwych wykonana, do wykonania w ciągu sekundy, tam plus minus błąd. E, per lub bo dla, dlatego tak długo ta komenda trwała, że zobaczcie, ona została wykonana aż 100 milionów razy. No właśnie, 100 milionów razy została wykonana. I po to, po to żeby wyciągnąć pewną średnią, średnią wartość, bo to oczywiście, gdyby to było wykonane raz, to przy każdym powtórzeniu byśmy bardzo różne wa wartości otrzymywali. I tak to się prawdopodobnie będzie różnić. Tu było, zobaczymy, ile nam wyjdzie teraz za drugim razem. No, już widać, że wyszło, wyszło troszkę inaczej. Można sobie to skopiować też, żeby, żeby lepiej było widać. <laughs> Jeszcze taka mała uwaga. No, jakieś tam są subtelne różnice, prawda? 10, 9 z kawałkiem. Możemy sobie, tak jak mówiłem, skasować output ze wszystkich, z całego mm, notebooka. Widzicie? I możemy sobie wykonać wszystkie komórki. Zobaczcie, co się dzieje. One się wykonują i teraz. Zwróćcie uwagę, że tu mamy gwiazdki, czyli wykonują się po kolei. Jeżeli wykonanie którejś trwa długo, to ona się wykonuje yy, jedna, druga, liniowo po prostu jedna po drugiej. Gdybyśmy mieli taką sytuację, że mamy jakieś skomplikowane obliczenia, to możemy to sobie spokojnie puścić, to będzie jedno po drugim wykonywane. No, teraz przekroczyło nam 10 nanosekund. Yy, dobrze, to dotyczy tylko wykonania jednej mm, operacji. Porównajmy sobie, jak szybko wykonałaby się na przykład operacja, e, powiedzmy, EXP, czyli E do potęgi, liczba Eulera e do, e do potęgi 4 w porównaniu do zwykłego dodawania. Zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądać. No, zobaczcie, 158 na sekund, czyli no, kilkanaście razy dłużej niż niż wykonanie zwykłego dodawania, co jest naturalne, no bo obliczenie funkcji eksponent trwa o wiele dłużej, one są zwykle w szeregi Taylora rozwijane i czyli liczone jako y, suma całą, teoretycznie nieskończona wielomianów y, w różnych stopni i to oczywiście musi trwać dłużej. Yy, jak widzicie, tutaj jest pewne ograniczenie polegające na tym, że mamy tylko jedną możliwą instrukcję do wykonania. Teoretycznie można to troszkę obejść stosując yy, taki hmm, paradygmat programowania funkcyjnego, i tutaj w nawiasie kwadratowym sobie taką funkcję umieścić. Ja jeszcze o tym będę mówił, yy, w taką pętlę. Natomiast nie chcę w tej chwili tego omawiać, i dlatego chciałbym wam pokazać inną komendę, procent, procent Time It. Otóż ta komenda pozwala nam na wykonanie całej serii komend, czyli ja sobie tutaj napiszę for X in range powiedzmy od 1 do 101, bo chcę mieć taką, e, taki zakres. E, I teraz moi drodzy, chcę wykonać e, operację podniesienia X do kwadratu, czyli ta pętla wykonuje mi podniesienie x do kwadratu dla x od 1 do 100. I zobaczmy, jak długo to potrwa. No, szybko poszło, dlatego że zobaczcie, że jeżeli operacja trwa dłużej, to on wykonuje mniej pętli. Tutaj ta, tu wykonywał. Aż 100 milionów dla uśrednienia, a tutaj tylko 10 tysięcy, także poszło to szybciej, zabawne. Oczywiście 25 mikrosekund, mikrosekunda to 10 do minus 6, a tu była 10 do minus 9, więc zobaczcie to, to jest powiedzmy 3 rządy wielkości różnicy. Znacznie dłużej to oczywiście potrwało, no bo tu 100 operacji i podniesienia do kwadratu, także jak sobie możecie tutaj mm, szybciutko to przeliczyć, no to, to, to się mniej więcej wszystko zgadza, prawda? E i gdybyśmy ten czas pomnożyli przez 1000, no to mielibyśmy mikrosekundę. No tu jest 25, bo oczywiście wykonanie pętli. No, operacja do kwadratu. Ale teraz o co mi chodzi? Chcę zrobić takie porównanie. O ile szybciej, o ile wolniejsze jest podniesienie do kwadratu niż pomnożenie przez siebie dwóch liczb. I ta komenda timeit się do tego świetnie nadaje. No, zobaczcie. Jak podnieśliśmy do kwadratu, x do kwadratu, to mieliśmy 25 mikrosekund. Natomiast, jeżeli pomnożyliśmy x razy x, to 4,92, czyli tak mniej więcej 5 razy szybciej. No i tu się potwierdza ta zasada, że, że prawda, mnożenie jest znacznie szybsze od potęgowania. I teoretycznie, no, no tam, gdzie możemy zastąpić podnoszenie do kwadratu mnożeniem przez siebie liczby, to powinniśmy to robić. No, z, zróbmy, uruchommy to jeszcze raz porównajmy sobie jak to wyjdzie 25, prawda tutaj e, tutaj 4, no mniej więcej wychodzi 5 razy szybciej, jakbyśmy zrobili taki eksperyment i na przykład do trzeciej potęgi no to podejrzewam, że, że wyjdzie mniej więcej podobnie y, podobna różnica, zobaczmy 27 a tutaj 7, o, no to tu tu już może nie tak spektakularnie nie 5 razy, tylko prawda, 3-4 razy szybciej, no no ale w każdym bądź razie, zwłaszcza przy podnoszeniu do kwadratu to opłaca się, no to taka, taka drobna optymalizacja kodu opłaca się pod, pomnożyć te dwie liczby, a nie nie podnieść do kwadratu, tu możemy sobie jeszcze zrobić e, coś takiego, prawda e, run cells Czyli ja zaznaczyłem dowolną liczbę komórek i uruchomiłem run cells. To tak, jakbyśmy potrzebowali kilka, uruchomić o. I widzimy, jest taki efekt, właśnie jaki był. Teraz, może, jeszcze, jeszcze kilka mm, komend takich, tych magicznych. Procent hu. No to nam pokazuje, tutaj za dużo nie pokazało, co jest w przestrzeni naszej nazewnictwa. Yy, może ja tutaj chociaż sobie dodam, dodam jakieś, jakieś zmienne. A X, y. Zainicjujmy je na coś takiego, prawda? I teraz, może, komenda hu coś ciekawszego pokaże. O, no tak, pokazuje nam, co mamy, jakie zmienne, jakie moduły zaimportowane. Mamy też komendę y, env, która nam pokazuje zmienne środowiskowe, z kolei, jakbyśmy potrzebowali mieć dostępu. No to, jak widzicie, tutaj ten output się zrobił bardzo duży. Y, wreszcie, mamy taką komendę. Y, to będzie bardzo pożyteczne, ale to. Chcę... Aha, może jeszcze historię. Jeszcze mamy taką komendę, która nam pokazuje, co żeśmy robili w tej sesji, czyli cała, cała nasza historia, ym, prawda? Tych komend, które wydawaliśmy. Na koniec chciałbym Wam pokazać komendę, która uruchamia nam konsolę. Yy, Procent QT Console, czyli to jest taka konsola QT, i minus minus style, stat, stata dark, no taki przykładowy styl. Ja lubię ciemne konsole, więc to jest taki przykładowy styl ciemnej konsoli. To się tutaj u mnie prawdopodobnie niestety nie pokaże, dlatego że, dlatego że, y, i po prostu ja y, udostępniam wam tu okno, ale wam się ta konsola uruchomi. To będzie coś takiego jak Jupiter QT Console i możecie zobaczyć, że tam będziemy mieli input jakiś tam i, i n w nawiasie tak samo jak w komórkach. Tak samo są te inputy, to wszystko działa, można się odwoływać do inputów, outputów z, komu, z, z komórek, bo to jest wspólne. Całe to środowisko, cały kernel tej konsoli będzie wspólny do, y, y, z notebookiem. I tak samo jest dostęp do zmiennych, czyli możemy sobie pracować na tym samym, y, w tej samej przestrzeni nazw na tej konsoli, jak y, w notebooku. Mamy dostęp do wszystkich zmiennych. Jeżeli ktoś ma ochotę sobie na konsoli popracować, to może to zrobić. Jeszcze powiem, że Ctrl Shift Plus nam powiększa czcionkę, także, jakby była potrzeba, prawda, sobie czcionkę powiększyć, to można to zrobić. No i myślę, że to jest tyle, co chciałem Wam powiedzieć na temat yy, tego y, Interactive Pythona i komend magicznych. I dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.